W drugim meczu spotkały się zespoły liczące w przypadku wygranej Widzewa na start w Pucharze Zdobywców Pucharów. Tym razem lider drugiej ligi okazał się zbyt wymagającym rywalem dla trzecioligowej Pogoni Oleśnica. W Chorzowie Ruch zwyciężył pewnie 3-0, choć do przerwy goście bronili się dzielnie, mając nawet szansę na objęcie prowadzenia. Tuż przed zakończeniem tej części gry Mariusz Śrutwa wykorzystał dośrodkowanie Mirosława Bąka i niebiescy prowadzili 1-0. W drugiej połowie Ruch miał sporą przewagę, którą udokumentował dwoma dalszymi golami. Oba uzyskał lider drugoligowych strzelców Mariusz Śrutwa, popisując się podobnie jak w pucharowym meczu z Wartą hat-trickiem. Tak więc w finale Pucharu Polski 16 czerwca zagrają Ruch Chorzów z GKS-em Bełchatów.